Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na temat, który może Was odrobinę zainteresować, a będziemy mówić o peptydach. Dlaczego? Dlaczego warto po nie sięgać? Po jakie kosmetyki sięgać? W jakie inwestować? I co te peptydy tak naprawdę nam dają? Peptydy w kosmetyce znane są już od naprawdę wielu lat. Ale tak ostatnio, jeśli tak przyjrzycie się na to, jak kosmetyka się rozbudowuje i co nowego się tam do niej, do formuł kosmetycznych wprowadza, to o peptydach zaczęto mówić zdecydowanie głośniej. Tych peptydów, uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo dużo i gdybym dzisiaj miała Wam opowiadać o wszystkich, to nie starczyłoby mi na to czasu, ale jeśli będziecie mieli taką ochotę, to stworzę dla Was oddzielny film właśnie na temat peptydów. Dzisiaj tak odrobinkę. Co to są te peptydy? Peptydy są to substancje stworzone z łańcuchów aminokwasów i ze względu na to, jak one są długie, możemy je rozdzielić właśnie ze względu na tą swoją budowę, ale też możemy je podzielić ze względu na swoje działanie. To, o czym powinniście wiedzieć, to między innymi to, że peptydy posiadają bardzo małą cząsteczkę, przez co też potrafią przenikać do głębszych warstw naszej skóry i działać efektywniej, czyli to, na czym nam zależy. Peptydy są to też takie substancje, które tak naprawdę można stosować w każdym wieku, ale moim zdaniem najlepsze efekty przynosi ich stosowanie po 30 roku życia. Peptydy działają kierunkowo na naszą skórę i stymulują odpowiednie procesy w niej, dlatego też sięga się po te substancje w formułach kosmetycznych i też, co jest bardzo ciekawe, peptydy są to substancje, które nie działają alergizująco właśnie ze względu na swoją budowę, więc mogą je stosować osoby, które mają skórę wrażliwą, alergiczną, która często ulega podrażnieniom. A to, co jest ciekawe, w zależności od tego, jakie peptydy zostaną zastosowane w kosmetyku, mogą one też wzmacniać te wszystkie systemy naprawcze w naszej skórze. Warto? Warto. A dlaczego jeszcze warto sięgać po peptydy? Między innymi dlatego, że peptydy działają ujędrniająco na naszą skórę. Wzmacniają jej gęstość, jeśli można tak powiedzieć, czyli sprawiają, że skóra staje się gęstsza. Ale też są takie peptydy, które działają wygładzająco na zmarszczki. Mogą one stymulować niektóre mięśnie, coś w stylu, można by powiedzieć, botoksu. Oczywiście nie tak intensywnie jak botoks. Są takie peptydy, które nazywa się botox-like i one będą miały bardzo podobne działanie, ale powiedziałabym, właśnie tutaj na tej powierzchni naszej skóry, wygładzające, będą sprawiały, że zmarszczki mimiczne mniej się będą na tej naszej skórze pojawiały. Będą również stymulowały procesy odbudowy, odnowy kolagenu i elastyny. I też, co jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, to peptydy zastosowane w preparatach pielęgnujących do włosów mogą sprawiać, że będą zmniejszały wypadanie tych włosów. W ogóle peptydy, słuchajcie, są genialne. Ja uważam, że po 30 roku powinnyście albo powinniście już myśleć o tym, żeby stosować w pielęgnacji właśnie kosmetyki zawierające peptydy. Ale uwaga! Peptydy nie lubią środowiska kwaśnego. W środowisku kwaśnym mogą niestety zmieniać swoją strukturę, przez co też tracą właściwości. Czyli nie stosujemy peptydów równocześnie z kwasami AHA i BHA. O co tutaj chodzi? Bo też często o tym się mówi gdzieś w internecie. Chodzi o to, że jeśli na przykład nakładacie na Waszą skórę serum zawierające peptydy w składzie, to nie nakładamy po takim serum kremu, który zawiera na przykład kwas salicylowy w składzie. To taki przykład, słuchajcie. Oczywiście można stosować peptydy zamiennie z kwasami, albo na przykład stosujemy peptydy jednego dnia, a drugiego dnia nakładamy sobie jakiś preparat z kwasami. Wiecie, to jest troszeczkę taka kwestia, o której będziemy sobie rozmawiać w przypadku omawiania kwasów. Wtedy Wam powiem, jakie stężenia, jakie substancje, jakie kosmetyki, co łączyć, czego nie łączyć, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo długi temat. Ważne jest to, żebyście pamiętali, że peptydy to są świetne substancje działające anti-aging i przeciwzmarszczkowo. Warto wprowadzić je do pielęgnacji po 30 roku życia i uwaga, jeśli już chcecie inwestować w kosmetyki zawierające peptydy, to polecam Wam serum.
preparaty w postaci serum. Dlaczego? Dlatego, że wtedy te peptydy mają najwyższe stężenia, są wysoko w składzie i najefektywniej będą działały. I dzisiaj właśnie przedstawię Wam 5 takich produktów, które moim zdaniem mają genialne składy, mają peptydy połączone dodatkowo w formule z kwasem hialuronowym, gdzie już w ogóle mamy fajne działanie, a będą sprawdzały się u większości typów skóry, ale przy każdym serum oczywiście powiem Wam, które jest najlepsze. Są w takiej półce cenowej, myślę, że dostępnej dla każdego i warto się nimi zainteresować. Wszystkie te preparaty będą działały podobnie, czyli tak, będą działały przeciwzmarszczkowo i wygładzająco. Będą działały ujędrniająco i odżywczo na skórę. Będą też wzmacniały procesy naprawcze i co jest jeszcze bardzo też ciekawe, będą nawilżały. Ze względu właśnie na te pewne składniki, o których zaraz się dowiecie. No i moi drodzy, pierwszy taki preparat, który chciałabym Wam polecić, to jest marka to jest preparat o nazwie Hyaluron N Medical Serum w takiej oto ciemnej buteleczce szklanej z pipetą. Ja tutaj akurat mam pojemność 100 ml, ale na stronie jest dostępna też mniejsza wersja i to serum ma po prostu genialny skład. Słuchajcie, naprawdę ma genialny skład i co tutaj takiego znajdziemy? Bazą jest oczywiście woda. Następnie mamy polisacharyd powstający z fermentacji bakteryjnej soi oraz kukurydzy. Mamy glicerynę, kwas hialuronowy, alantoinę, neuropeptyd, kolejne dwa peptydy, zagęstnik emulgator humektant, który jest również promotorem przenikania, kwas mlekowy, naturalny konserwant i jeszcze jeden konserwant. Widzicie? Skład jest po prostu świetny. Mamy kwas hialuronowy, który będzie działał ze względu na swoje cząsteczki, no dawał to ten efekt nawilżenia na naszej skórze. Tak będzie zatrzymywał wodę w naskórku, uciekający ten nadmiar wody z naszego naskórka, więc będzie nawilżał. Mamy również substancję łagodzącą taką jak alantoina. Mamy fajne dwa peptydy. Mamy ten neuropeptyd, który będzie działał właśnie troszeczkę jak ten botoks na naszą skórę, na nasze zmarszczki. Mamy glicerynę, mamy humektant, dodatkowo słuchajcie, formuła tego preparatu jest taka lekko żelowa, bezbarwna. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj właśnie żadnych barwników, ale nie mamy też żadnych substancji zapachowych, czyli jest to preparat kompletnie bez zapachu. Szybko, momentalnie się wchłania i daje taki efekt lekkiego napięcia na skórze. I to jest właśnie serum, które genialnie, fantastycznie sprawdzi się przy każdym typie skóry. Dlaczego? Mamy tutaj właśnie substancje, które będą działały łagodząco, wzmacniająco, nawilżająco i te fajne peptydy, przez co też możemy to serum stosować w przypadku skór naczyniowych, wrażliwych, cienkich, takich delikatnych, dojrzałych, suchych, ale uwaga, możecie go również stosować w przypadku skór mieszanych, tłustych i takich problematycznych. Nie ma tutaj w składzie żadnych substancji, które mogą działać komedogennie. Moim zdaniem naprawdę wart zainteresowania, w dobrej cenie i też jest taki to też jest taki preparat, który nie jest zbytnio popularny, ale jest wart zainteresowań. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, jest to marka, którą większość z Was na pewno doskonale zna, a mam tutaj na myśli The Ordinary i mamy tutaj 10% Matrixyl. Matrixyl, czyli taką kombinację pewnych peptydów, dzięki którym działamy również właśnie przeciwzmarszczkowo i troszeczkę jak ten botox, można było powiedzieć. Co mamy w składzie tego serum? Tutaj znajdziemy wodę, glicerynę, humektant, który jest również promotorem przenikania. Mamy trzy peptydy, znowu kwas hialuronowy, sekwestrant, dwa emulgatory, zagęstnik, sekwestrant, zagęstnik, emulgator, rozpuszczalnik i dwa konserwanty. To co najważniejsze, na początku składu. Mamy peptydy? Mamy. I jeszcze dodatkowo marka informuje nas, że mamy tutaj aż 10% stężenie, więc w ogóle bardzo fajnie. Co prawda reszta substancji, która znajduje się w drugiej połowie składu, to są już składniki, które będą tworzyły formułę tego kosmetyku. Cena wiadomo przystępna. Co prawda mamy małą pojemność,
ale naprawdę fajne serum. I tutaj znowu nie ma żadnych barwników, nie ma żadnych substancji zapachowych, jest to serum kompletnie bezzapachowe, też szybko się wchłania i sprawdzi się przy każdym typie skóry. Trzeci preparat, który chciałabym Wam już też polecić, jest, można by było powiedzieć, troszeczkę z innej półki, a mam na myśli tutaj booster peptydowy z Bandi. Ja już Wam opowiadałam o tym kosmetyku na moim Instagramie, wtedy kiedy testowałam w ogóle całą serię, jeśli chodzi o peptydy, i mówiłam Wam, że po pierwsze, ten booster przepięknie pachnie. Tak, tutaj już mamy związki zapachowe. W ogóle cała ta linia, jeśli chodzi o te peptydy, bardzo ładnie pachnie. To jest linia Gold w już nieco innych opakowaniach, z taką ładną złotym jakimiś tam dodatkami. Bardzo ciekawa linia i bardzo fajne preparaty. Natomiast jeśli już mówimy o takim kosmetyku, który ja bym Wam poleciła z całej tej serii, to jest właśnie ten booster. I tutaj w składzie znajdziemy. Mam wodę, rośliny, glikol, glicerynę, syrop kukurydziany, emulgator, stabilizator, trzy peptydy, hydrolizat ze skrobi kukurydzianej, emolient, humektant, sekwestrant, tłusty emolient, związki zapachowe i dwa konserwanty. I właśnie ze względu na tą formułę, konsystencję, która również jest bardzo przyjemna, moim zdaniem to serum sprawdzi się lepiej w przypadku skór dojrzałych, suchych, odwodnionych, skór takich, które potrzebują intensywnego nawilżenia, wygładzenia, podziałania na te zmarszczki. Mamy tutaj też emolienty, więc one będą działały pośrednio nawilżająco. Bardzo fajny preparat. Dostaniecie go między innymi w drogeriach Hebe, ale również na stronie producenta. Warto się nad nim zastanowić, ewentualnie połączyć go jeszcze z innymi kosmetykami właśnie z tej serii. Czwarty produkt, który Wam dzisiaj polecę, to jest coś, czego ja osobiście nie znam. Natomiast moja znajoma, kiedy usłyszała, że będę robić film na temat peptydów, powiedziała, że mam umieścić to serum w filmie, ponieważ ona już zużyła kilka buteleczek i jest absolutnie zachwycona. I to jest, słuchajcie, serum Timeless, które zawiera również matriksy, czyli połączenie tych fajnych peptydów działających troszeczkę jak botox. Nie wiem, czy znacie markę Timeless, ona jest troszeczkę podobna do marki The Ordinary. Tam mamy trochę inne formulacje, nieco inne opakowania, ale też dużo podobnych kosmetyków i też takie kierunkowe działanie. Co mamy w składzie tego produktu? I tutaj uwaga, mamy wodę, dwa peptydy, wyciąg z aloesu, glicerynę, kwas hialuronowy, zapach i łagodny konserwant. Najkrótszy skład ze wszystkich preparatów, o których Wam dzisiaj wspominam, ale znowu zwróćcie uwagę, mamy peptydy, mamy kwas hialuronowy, czyli genialne połączenie. Dzisiaj słowo genialny będzie się przewijało przez cały film, ale muszę Wam powiedzieć, że w ogóle peptydy to są takie substancje, którymi interesuję się od jakiegoś czasu. Opowiadałam Wam o tym również na moim blogu. Swego czasu tworzyłam różnego rodzaju serie dotyczące peptydów i mogłabym o nich mówić godzinami, bo naprawdę są to bardzo ciekawe substancje. I warto wprowadzić je do pielęgnacji, zwłaszcza tej pielęgnacji już po 30 roku życia. Ale dobra, troszkę odeszłam od tematu, wracamy z powrotem do serum. I Timeless. Tutaj znowu mamy taki delikatny zapach, bardzo fajna konsystencja, bardzo fajna formuła, też szybko się wchłania. I dodatkowo mamy również aloes, który też będzie działał łagodząco na naszą skórę. I ostatni kosmetyk, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest to marka Ebanel. Serum, które też ma bardzo ciekawy skład, zaraz się dowiecie. Największą ilość peptydów, jeśli chodzi właśnie o ich zastosowanie w formule, też znajdziemy tutaj kwas hialuronowy. Jest to serum, które jest, no powiedziałabym, dosyć drogie. Może nie każdy z Was się na nie skusi i też nie do końca jest dla każdego. Dostępne jest u Shopaholic Dolls w sklepie internetowym. No i dobra, zacznijmy może od tego składu. Co tutaj mamy? Jest kwas hialuronowy jako baza, żel aloesowy, trzy peptydy, woda, witamina B5, regulator pH, kolejne dwa peptydy,
humektant, konserwant, witamina C, ekstrakt z winogron, organiczny olej jojoba, olej awokado, organiczny olej arganowy. Widzicie, na końcu składu mamy olejki. Dlatego też uważam, w ogóle też formuła tego preparatu, ale właśnie zastosowanie tych olejków, moim zdaniem to serum sprawdzi się lepiej w przypadku skór suchych, odwodnionych, dojrzałych, ale też naczyniowych, ze względu na to, że mamy właśnie olejki, które troszeczkę będą wpływały na odbudowę odbudowę naszej skóry. Mamy tutaj żel aloesowy, który będzie działał łagodząco. Zwróćcie uwagę na to, że mamy więcej tych peptydów, to co powiedziałam wcześniej, ale bazą całego tego serum jest kwas hialuronowy, więc mamy tutaj też jego naprawdę dużą ilość. Fajne, naprawdę fajne serum. Szczerze, wszystkie kosmetyki, o których Wam dzisiaj powiedziałam, są świetne. Są warte zainteresowania, są godne polecenia. Gdybym miała zrobić taki ranking, które z nich są najfajniejsze i które by było najwyżej, a które by było najniżej, to powiem Wam szczerze tak. Najwyżej dałabym właśnie to serum, czyli Hyaluron N Medical, ze względu na to, że jest to serum, które sprawdzi się przy każdym typie skóry. Tak ma pomyślany skład, żeby fajnie działało na każdy typ skóry i ma dobrą cenę, bardzo fajny preparat i myślę, że będziecie z niego najbardziej zadowolone. Na drugim miejscu dałabym serum Ebanel, ale tak jak powiedziałam wcześniej, to już nie będzie produkt do każdego typu skóry. Na trzecim miejscu moim zdaniem będzie produkt Booster od Bandy. Na czwartym miejscu ze względu na skład będzie Timeless i na piątym miejscu dałabym The Ordinary. Taki byłby mój ranking. Oczywiście jestem też ciekawa, co Wy myślicie na temat tych kosmetyków i jak Wy byście stworzyły ten ranking. Jeśli znacie któreś z tych serum, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co na jego temat sądzicie. Czy widziałyście efekty, czy działało, czy sprawdza się w Waszej pielęgnacji, jaki macie typ skóry i jakie serum oczywiście wybrałyście. To jest oczywiście bardzo ważne, żebyśmy się dzieliły tutaj w komentarzach naszymi opiniami. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten dzisiejszy film. Mogłabym o peptydach gadać godzinami, przedstawiłam Wam takie moje 5 topowych, fajnych ze względu na skład i działanie serum. Jeśli bym miała już inwestować w kosmetyki zawierające peptydy, to na pewno byłoby to właśnie preparaty w formie serum, najwyższe stężenia, wysoko w składach, najfajniejsze działanie, najfajniejsze, najciekawsze peptydy i plus do tego jeszcze ten kwas hialuronowy, czyli mamy też działanie nawilżające. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Trzymajcie się ciepło, dziękuję, że wytrwaliście do końca. Linki do produktów oczywiście zostawiam Wam w opisie do filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, pa!